Jak zastanawiałem się, o czym Państwu opowiedzieć, jak powinna wyglądać taka prawdziwa historia tego projektu, to ona powinna być tak naprawdę taka martyrologiczna, bo po pierwsze my w tym projekcie byliśmy, jak normalnie jest branża zieleni, czyli stanowiliśmy jakiś 1% udziału w całym projekcie. Po drugie realizacja, a właściwie decyzja o realizacji przypadła na lata kryzysu, kiedy to zastanawiano się bardzo mocno o tym, czy by tego projektu nie zrealizować, ale bez tego żelbetowego dachu. A kiedy już zdecydowano się, żeby go realizować, no to przegraliśmy na niego przetarg i w zasadzie robiliśmy go za darmo w przebraniu kobiecym. Ale tak naprawdę nie po to mówię, żeby tutaj uprawiać właśnie jakąś martyrologię, tylko żeby powiedzieć, że ta architektura czasami rodzi się z niczego i rodzi się dzięki determinacji i też dzięki determinacji nie tylko architekta, ale też na przykład urzędu czy miasta, bo w tym wypadku miasto jest bardzo ważne, bo tak naprawdę jest to obiekt miejski wybudowany za miejskie pieniądze, a współautorem tego obiektu jest tutaj siedzący na sali Piotr Fokczyński, architekt miasta Wrocławia. Kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, jak ten przystanek powinien wyglądać, to tak naprawdę przeanalizowaliśmy technologię wysiadania z tramwaju. To są pierwsze szkice wykonane przez architekta miejskiego, które dostaliśmy i baliśmy się, że później w trakcie cięć budżetowych, które były przed nami, te przystanki mogą spaść do takiej roli takich po prostu blaszanych, czy to szklanych, lepszych wiat stojących na wiadukcie. Żeby uniknąć tego problemu, postanowiliśmy zunifikować całą bryłę przystanku z peronem, zrobić taką mega wiatę, która stanowiła jedność. Ale to z kolei powodowało podstawową perturbację, a mianowicie było wbrew woli prezydenta, który powiedział, że chce mieć bramę na stadion, który powiedział, że chce, żeby ludzie wysiadający z tego przystanku powiedzieli wow, ale nie na przystanek. Ten przystanek miał być w tle, w ogóle miało go nie widać. Mieli powiedzieć wow, przepraszam, ale to cytuję pana wiceprezydenta, który tak powiedział, na stadion, który miał być głównym aktorem tego przedstawienia. Zatem takie klasyczne podejście nie dawało szans na zobaczenie tego przystanku. Zastosowaliśmy metodę prostą, czyli usunęliśmy jedną wiatę i w związku z tym zrobiliśmy jedną dużą, która jeszcze w tych szkicach koncepcyjnych pokazuje, jak bardzo otwarta była ta struktura i jak bardzo pozwalała na widoczność. Na przystanku wsiadającym ludzie chcą widzieć stadion. Później ci sami ludzie odjeżdżają i oni już nie potrzebują widzieć stadionu. Oni potrzebują osłonę przed warunkami atmosferycznymi i muszą spokojnie poczekać na te 40-30 wozów tramwajowych, które ich rozsortują i odwiozą do domu. Następny problem, który musieliśmy rozwiązać, to zawiadywanie tłumem ludzkim. Tam z tego stadionu wychodzi 44 tysiące ludzi, którzy oczywiście idą w dwóch kierunkach, bo są dwa węzły przesiadkowe, ale powiedzmy, że jeżeli połowa to idzie na ten stadion, to dalej mamy 20 parę tysięcy osób. Oddalenie tego przystanku 800 metrów od stadionu powoduje, że możemy mieć taką sytuację, jaką tutaj widziałem na Ukrainie, że ludzie idą do najbliższego przystanku 2 kilometry, z jednej strony mają błoto, z drugiej strony grząskie łąki, i dzięki temu no, mogą się wydarzyć różne niebezpieczne historie. My postanowiliśmy tych ludzi doprowadzić takim długim jęzorem, który później będzie miał kapitalne znaczenie przy modelowaniu bryły wprost na esplanadę stadionu.